Dzień dobry po raz trzeci. Bardzo serdecznie witam Państwa w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Czas Par. Jest mi niezmiernie miło widzieć Państwa tutaj wszystkich zebranych. W ten niedzielny popołudnie, pomimo pogody, udali się Państwo, żeby być tutaj razem z nami. Także serdecznie dziękuję. Najpierw zacznę taki wstęp od słów nieobecnego współautora, pana Rafała Sztuwezanda, który nie mógł dzisiaj być z nami, a współtworzył razem ze mną i z nami ten wspaniały album, który mogą Państwo dzisiaj nabyć i dzisiaj podziwiać. Pan Rafał jest bardzo skromnym człowiekiem, więc zawarł swoją sentencję dosłownie w dwóch krótkich zdaniach, ale jakże głęboko płynących ze swojego serca. I swoją pracę nad tym albumem zadedykował pamięci swojego ojca, Hansa Dietera Sztuwezanda, który przeszedł trudną drogę z przedwojennego Frauszczat do powojennej Wschowy. To jemu zawdzięcza całą swoją miłość do miasta. On uczył go i przekazywał mu bardzo wiele cennych informacji, którymi dzieli się i z Państwem, i z nami jako członkami stowarzyszenia. Także jestem bardzo wdzięczna panu Sztuwezandowi, że wspiera nas, jest z nami, a jego dedykacja jest na pewno bardzo, bardzo głęboka i prawdziwa. Nazywam się Katarzyna Owoc-Kochańska, jestem pomysłodawczynią i koordynatorką tego projektu. Inspiracją do działania, jak Państwu zawsze podkreślam, jesteście Wy, czyli mieszkańcy miasta Wschowa, którzy tutaj zostali i którzy wyjechali, ale zawsze są sercem blisko tej z nami. To Państwa aktywność i udział w naszych konkursach fotograficznych, Państwa komentarze i Państwa aktywność na stronach facebookowych Czas Park była takim prawdziwym pomysłem do powstania tego dzisiejszego albumu. Za to serdecznie dziękuję. Łącznie przez 4 lata 44 osoby wzięły udział w konkursie i setkę zdjęć zgromadziliśmy. Nie potrafię Państwu powiedzieć, czy to jest 300, czy 500, bo raz przyszło od jednej osoby 200 fotografii, raz była czasami tylko jedna, ale jakże cenna. Ale ja szacuję, że jest około 1000 zdjęć, które Państwo nam przekazali, abyśmy dzielili się z innymi. I dzięki temu możemy my działać, a Państwo mogą zostawić jakąś opowieść swojej następnym pokoleniom. Za to bardzo dziękuję. Za chwilę oddam głos panu Markowi Argentowi, pani Marcie Małkus, pani Magdalenie Dokurno i z niespodzianką wyjdzie pani Krystyna Bruchniewska, która nam dzisiaj zakomunikowała, że ma potrzebę tutaj jakiegoś pomysłu nam przedstawić, a udzielimy jej ten głos. I nasz gość szczególny, pan Zbigniew Talkowski, który jest z nami, podzieli się z nami swoimi wspomnieniami, ale także dzięki niemu Państwo zobaczą fragmenty Wschowy z lat 70. na filmie. A film również był możliwy dzięki wsparciu Piotra Dziełakowskiego, który szybko zmontował, udźwiękowił i scalił nasz dokument, abyśmy mogli Państwu go dzisiaj zaprezentować. Chciałam tylko napomknąć jeszcze kilka zdań, że ten rok był szczególny dla Stowarzyszenia Czas Art. W tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo grantów i dzięki temu mogliśmy zrealizować dwa projekty w jednym roku. Mam tu na myśli właśnie ten album. Normalnie byłby w 2 lata, ale dzięki takiemu wsparciu i naszej aktywności udało się to wszystko zrobić w jednym roku, dzięki czemu będziemy mogli zrobić wspaniałe rzeczy, mam nadzieję, w przyszłym. Historie pisane nocą były możliwe dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz dofinansowaniu w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla Dziedzictwa. Współfinansowanie do albumu otrzymaliśmy również z województwa lubuskiego, z Urzędu Marszałkowskiego oraz z gminy Wschowa. Duży wkład są również Państwa wpłaty. Państwa cegiełki, darowizny, wszelkiej formy dotacje dla stowarzyszenia i za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja osobiście dziękuję panu Dariuszowi Czwojdrakowi, który jest z nami, bo zawsze wspiera mnie i daje mi cenne wskazówki, pani Kamili Szymańskiej, która za każdym razem cierpliwie robi korektę tekstu. Dziękuję pani Dorocie Szturmer, która pierwszy raz wzięła z nami udział w tym projekcie. Jest to młoda, początkująca graficzka, która złożyła ten album dla nas. I dziękuję panu Maciejowi Jędrzejczakowi z Kobylnicy, który wyprodukował ten piękny album, ale za każdym razem
wspiera nas swoimi pomysłami, radami i pomaga nam współtworzyć te dzieła. I dziękuję serdecznie pani Grażynie Struzik, która niezłomnie dla mnie osobiście przy różnych sytuacjach, jakie mamy podczas realizacji projektów, jest głosem kojącym, pełnym serca, dobroci i przede wszystkim zawsze, zawsze prawidłowo mnie kieruje na właściwą drogę, gdy czasami już nerwów pragnie. Także bardzo Grażynko dziękuję. A teraz oddaję głos Markowi Argentowi, który przygotował dla Państwa swoją historię i po kolei później następne osoby. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Ja chciałbym opowiedzieć o takim wydarzeniu, które trwało 3 lata. Zaczęło się na naszych blogach i to nie każdy może wiedzieć. Nasz klub Remix powstał w roku 1985 z inicjatywy kolegów z Kucielka. Wkrótce dołączyli rowerzyści z innych stron miasta. Działał do 1988. Z jednej strony bloku wokół parkingu był tor Speedway, z drugiej na piasku i trawie tor crossowy. Wokół parkingu trenowaliśmy na początku. Po pewnym czasie zrezygnowaliśmy z uwagi na niebezpieczeństwo zderzenia z autem. Na torze crossowym w każdej wolnej chwili robiliśmy treningi. Tutaj akurat widać naszą ekipę. Kilka dni wcześniej rozwieszaliśmy ręcznie pisane plakaty, głównie na osiedlach. Trasa była ogrodzona srebrną folią z mleczarni, pozostałą po kapslach, a gdy takie nie było, to i sznurkiem z chorągiewkami. Nasze mamy i babcie na drutach, także materiału do ogrodzenia było zawsze pod dostatkiem. Każdy jeździł takim rowerem, jaki miał, często przerobiony we własnym zakresie i wielokrotnie spawanym po kolizjach. Nagrodami były fotki z motocrossu, a kilku chłopaków z naszego klubu jeździło później w klubie motorowym. Motocross był inspiracją, podobnie jak tam startowaliśmy w klasach 8, 12 i otwartej. Oznaczały one ukończony wiek zawodników. Mieliśmy numery startowe zwykle po zwycięzcach motocrossu. Nie było to jednak naśladowanie zawodów motocyklowych. Nie jeździliśmy imitując odgłosów silników. Nie traktowaliśmy naszego sportu jako przedszkole przed prawdziwym motocrossem. Już w tym czasie w gazetach pisano o BMX, jak zrobić to, jak przygotować rower i siebie. Trening nie polegał nie tylko na ściganiu się po torze, dodawaliśmy do niego konkurencje sprawnościowe, a nawet kaskaderskie, jak skoki z ławek, skoki z rozpędu przez leżący rower, czy nawet leżących kolegów. Nie włączaliśmy tego jednak do zawodów. Jeździliśmy także w innych miejscach, głównie w parku miejskim na Wałach, na budowanym wówczas osiedlu Jagiellonów i ulicy Działkowej, gdziekolwiek były górki. Jedne z zawodów zrobiliśmy na górkach pod budowę garaży przy ulicy Kamiennej. Pojawiła się propozycja utworzenia sekcji BMX przy klubie motorowym i podczas jednej imprezy na Kaczych Dołach zorganizowano konkurencję dla rowerów. Nie był to jednak cross, tylko slalom. Nie wziąłem wtedy aparatu, a mój BMX był rozłożony w piwnicy. Pojechałem składakiem, po wywrotce zajmując 6. miejsce, a najlepszy zawodnik z naszego klubu zajął 2. No i w sumie tak podsumuję, to także najważniejsze, to żeby coś takiego zainicjować, co nikogo nie prosić o pozwolenie, jeśli prawo czegoś nie zabrania. Pozwolenia wiążą się z podległością i zwykle z opłatami, a to zabija entuzjazm. Dziękuję bardzo. Dokończę część tych zdjęć, ponieważ nie wiedziałam, że pan Marek tak szybko wypowie, więc nie znam.
Chciałabym Państwu wszystkie je zaprezentować. Tutaj jest chyba ten teren, rozumiem, na Marku, przed budową bloków, tak? Gdzie teraz stoją bloki osiedla, tutaj widać lepiej to osiedle Jagiellonów. To jedyne kolorowe. A tu są właśnie te zawody tam między ulicą 31 stycznia a Kamienną. I tutaj widoczne jest wiele budynków, które już zniknęły w dalszej części. Tu akurat budują garaże i tam widać z tyłu na Wolsztyńskiej te dworki. Gospodarcze lasy. Tu się nic nie zmieniło. No skocznie prowizoryczne z cegieł jak ten desek. Tu teraz. Tak. O, oczywiście też Jagiellonie. Tutaj budowano boisko, to też były górki. No i to już mniej więcej ostatnie lata to już byliśmy troszeczkę starsi. Niektórzy już poszli do szkoły średniej, także klub po prostu zawiesił działalność. Tak, to jest cała klub. Widać, że byłem najstarszy wtedy. I takie właśnie zdjęcia potrzebujemy od Państwa, bo widzimy, to jest kawałek życia, piękna historia, ale także z tyłu widzimy nieistniejące zabudowania lub miejsca, które całkowicie zmieniły swój obecny kształt. Dziękuję Marku. A teraz oddam głos Pani Marcie Małkus. Ja może na początek zacznę się tłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że ja nie dałam zdjęć, które wzięły udział w konkursie, ale zostałam przypisana słowem do ilustracji, które się pojawiły po prostu w książce. Jeżeli chodzi mi o topografię miasta, to można powiedzieć, że ja wędruję z południa na północ, a w tej chwili wylądowałam w środku, czyli przy Starówce. Od 14 lat mieszkam przy ulicy Generała Bema. Jeden, gdzie również mieści się siedziba Stowarzyszenia Czas Art. I jest to taka przestrzeń miasta, która w bliskości Starówki, czyli można powiedzieć średniowiecznego miasta założenia, powstała na początku XX wieku. Czyli na tych zdjęciach, które będziemy oglądać, będziemy widzieć ślady właśnie, jak to miasto się rozwijało. Ulica, która prowadziła właściwie, no dzisiaj dalej jest nazywana, jest nazywana Generała Bema, ale pierwotnie to była i Mnisia, i Braci, i Klasztorna. Ona po 1945 roku, można powiedzieć, na swój sposób została topograficznie podzielona na dwie części, czyli odcinek biegnący do ulicy Pocztowej został nazwany właśnie imieniem generała Józefa Bema, a poniżej już tradycyjnie jest ulica Klasztorna. Tu widzimy, tak jak powiedziałam, Bema jeden secesyjny dom, założenie willowe, w którym po prostu przed wojną mieszkał przede wszystkim lekarz Józef Hubrych i jego inicjały znajdują się na fasadzie domu. Ale nie było to takie wprost i oczywiste w momencie, kiedy zamieszkałam tam z rodziną. Trzeba było poszukać tego, ale myślę, że też wszelkie szczegóły związane z historycznym mieszkańcami, którzy mieszkali w tych domach, odnajdujecie Państwo właśnie w cyklu Wschodzkich ulic autorstwa pana Dariusza Czwydraka, więc ja nie będę aż takich szczegółów mówiła. Podzielę się tylko taką może sentymentalną refleksją, że kiedy tam zamieszkałam, trudno mi powiedzieć z jakich przyczyn, ale postanowiłam zasadzić w narożu takiego terenu zielonego, który jest przed domem jaśmin, nie znając, nie zastanawiając się za bardzo nad zdjęciami datowymi tego miejsca. I kiedy zaczęłam z taką już koncentracją oglądać, tak chociażby ten widok, który dzisiaj Państwo oglądacie,
Okazało się, że tam rośnie wysoki krzew. Jestem przekonana, że to jest jaśmin. Bo to była typowa taka roślina, którą krzew zasadzano przed wojną przy willach. Także trudno mi powiedzieć, co mną kierowało. Są takie różne teorie, że czasami właśnie wykonujemy jakieś takie gesty, które sięgają czasów przeszłych. Więc ja ten jaśmin zasadziłam. Tak jak widzą Państwo, przed tym domem na starym zdjęciu stoi dwójka, para, małżeństwo z trojgiem dzieci i psem. To taki trochę może przedwojenny widok tego układu rodzinnego, w którym ja też funkcjonuję. Mamy trójkę dzieci, mamy psa. To są takie historie. Pracowałam w lapidarium rzeźby nagrobnej. Nie widziałam, że naprzeciwko domu sióstr zakonnych Elżbietane znajduje się na dawnym, starym cmentarzu katolickim. I kiedy to odkryłam w historii miasta, to też się zaśmiałam, że przychodzi mi pracować na cmentarzu i praktycznie po sąsiedztwie też mieć cmentarz, chociaż ja na to miejsce patrzę też jako miejsce faktycznego spoczynku dawnych mieszkańców miasta, czyli swoistej bliskości dawnych mieszkańców miasta. I tak to odbierałam. Teraz muszę popatrzeć, co Kasia mi pokazuje. Zdjęcia już właśnie zebrane w czasie konkursu. I tu jest widok na tą fontannę, tak, Kasiu? Powiedz mi, tak, to jest fontanna i tutaj też zbliżenie. Dlatego, że jak gdyby te domy, które powstały na początku XX wieku, bo po sąsiedztwie, no oczywiście fontanna z figurką flecisty, ale to przed wojną było miejsce na pomnik żołnierzy, ono zostało po wojnie w ten sposób zaadoptowane i figura z ogrodu została po prostu wkomponowana w przestrzeń publiczną, parkową. Park, założenie jest oparte na dawnym wale obronnym oraz podwójnej fosie, która już w średniowieczu chroniła miasto, ale w XIX wieku nie były już potrzebne takie ochrony i zaczęto powoli rozbierać chociażby bramę głogowską, a właśnie opalające fosy i wał obronny przystosowano jako planty, po prostu jako park, jako miejsce spotkań. Więc pamiątki z tych spacerów widzą Państwo znajdujące się. To jest ciekawe zdjęcie pokazujące dom, jak gdyby w sąsiedztwie, który się znajdował. Pokazują to jeszcze zdjęcia z 1988 roku. Niestety w wyniku pożaru ta zabudowa zniknęła. Oto jest ten dom w pobliżu. Także ta ulica zmieniła swój kształt. Również ten, można powiedzieć, taki zarośnięty zielony plac, cypelek, on był też zabudowany, także po wojnie niestety znikały częściowo zabudowa. Tu widać tą zabudowę, o której mówiłam, że również zniknął dom przed kamienicą, która jest vis-a-vis, znaczy właściwie obok generała Bema 6 po sąsiedztwie. No i oczywiście bliskość, sąsiedztwo kościoła Żółtwa Chrystusa, tutaj widoczna tylnią elewację szkoły luterańskiej, szkoły łacińskiej, którą bardzo dobrze znamy może od frontu, ale również piękny kształt zachowany XVII-wieczny jest widoczny, unoszący się nad murami miejskimi. Przestrzeń miasta zmienia się. Pod koniec XVIII wieku ta ulica w większości była zabudowana właśnie drewnianą zabudową, 37 domów, dzisiaj zdecydowanie mniej. Nawet te murowane właśnie zniknęły w wyniku pożarów, w wyniku rozbiórki. Mieszkało tam mnóstwo rzemieślników, piekarzy, rzeźnik, były dwa punkty związane z restauracjami. Był fryzjer, także była to bardzo taka żywa, można powiedzieć, ulica, dzisiaj bardziej związana tylko z zamieszkaniem. I jak cenna jest właśnie ta dokumentacja, te zdjęcia, które się znajdują w archiwach prywatnych, można powiedzieć w szufladach, często pokazują zmieniający się, chwytają tą ikonografię miasta, wygląd miasta, bo niestety tracimy często właśnie w wyniku chociażby takich kataklizmów jak pożar. To może tyle. Chyba, że Kasiu, chciałabyś jeszcze coś powiedzieć. Bardzo dziękuję. A
teraz oddam głos pani Krystynie Pokniewskiej, która ma dla nas niespodziankę. Zapraszam cię, Krysiu. Nie życzysz sobie mikrofon do ręki, czy chciałabyś... Ależ proszę, proszę bardzo. Tytuł mówię, tego albumu bardzo mnie sprowokował do tego, aby troszeczkę wydrukować troszeczkę innych wspomnień i na końcu państwu powiem, kto to pisał. A to było tak, że przed ślarzem tam był wujek dziadka Zięby Szwagier, a mieszkał chyba na piętrze. Przeprowadził się na ulicy Gospody, od zaplecza miał dużą stolarnię z podwórzem i bramą gwiazdową. Wizja czerwonej przygodni, ostatnia brama przed skrętem do kościoła ewangelickiego. Zanim wybudowali tę plombę na skwerku przy ulicy Gospody, szuk dalej Miśko, będą padały nazwiska przynajmniej dla starszych mieszkańców Skowy, bardzo znane, szuk dalej mieszkał Miśko, miał malowanie szyldów po prawej, w tym miejscu też tak dawno temu dzieci jechały autobusem na wycieczkę, może tam była zbiórka i spoza autobusu wybiegła pod inne auto i zginęła córka pana Domina. Ucieszyłem się z fotki, jak burzą pomnik na rynku. Bo jest data, jak wspomniałem, byłem świadkiem powstawania formy do odlewu i portalu postaci. I robione było to w harcówce bawołów. Im zabrali przy pedeku w podwórku, pod kuchnią, tam mieszkali mocni. Pamiętam, że był wypadek w tej harcówce, przy pomniku przygniotło obie nogi czynnikowi partyjnemu, taki niski, czarny do góry z zaczesywanym wąsem. Poczytałem też o stronie bawołów, na stronie bawołów o historii rodzice rodziny Nowodworskich znali, a ja sam byłem uczestnikiem kursu w roku, którą prowadził Witek Nowodworski. A u Miśka w Gawrze toż mi się wdrapywali na pół piętro, zaglądali jak ćwiczą do występów. Pamiętam, że przez jakąś szparę tam na podwórku wkładaliśmy listy, ażeby być przyjętym do grona. Tak nam mówił ktoś tam pod bawołów. Czy to nie był ten HM, co zawsze schadzał w mundurze po wschodzie? O tym będzie zaraz też. Powracając do lat 50-60, czy istnieją jakieś zapiski, fotki? Trudno powiedzieć, bo mama prowadziła kółko baletowe w Domu Kultury i coś tam jeszcze było na początku lat 60. Oglądając foty wschodzkie, przypomniał mi się wątek, patrząc na kino. W prawą stronę od kina postawiono kiosk, bufet, gdzieś w latach 60., a za nim stara poniewiecka żółta kamienica o Strzeleckiej Głogowskiej. Czy znana jest taka szeptana historia, bo jedna z nich mówiła, że to kamienica Andrzejczukowej, naszej dawnej sąsiadki, poza tym była starą panną i ponoć też nauczycielką i udzielała korepetycji. Tu jest trochę dużo takich wspomnień innych. Trochę, bo to jest pół zdania. Za przeproszeniem Kulawy Błaszak, który miał pierwsze taksy na Świerczewskiego, a jego syn Motor Simpson duży, prawdziwy, zaraz potem ktoś na taksi miał Moskwicza 402. Ale lepiej to do dworca lub z jechało się konikiem dorożką, wchodząc po schodku, otwierałem drzwiczki i puszczą klameczką, zawsze była wojna z bratem młodszym o 1,5 roku. Na Świerczewskiego za sąsiadkę miałem Andrzejczukową, co dawała korepetycje z matmy, no to już po nim wspomniałem. Na Daszyńskiego po prawej był Wagner, prowadził warsztat samochodowy. Z Bartkiem chodziłem do klasy w dom niemieckim. Ten dom niemiecki to lud Daszyńskiego, lud Polny. Tam mieszkała nauczycielka przyrody z SP2. A mama szyła damskie ciuszki, niżej mieszkał sąsiadek, sklep żelazny, gwiazd od podwórka PDK. Mamcia pracowała w PDK w skrzydle tego gmachu, mieszkała nasza babcia oraz rodzina mocna, Tanka, Piotrek, Romek. W tym skrzydle była harcówka, potem powstawał pomnik, odlewy, tam się łaził i czynniki partyjne. Teraz stolarz Walkowiak w budynku Błaszaka. Mieszkał też w Dryniach Zyga,
księgarnia, dary samotcy, szeflisty, to są mieszkańcy z ulicy Niepodległości. A na dole żona Miśki, no i dalej, tam gdzie obecnie, tam gdzie była szkoła muzyczna, mieszkał Słoneczko Sokołowski. Wcześniej jako zdrowy pracował w prezydium, jeździł rowerem, grał na skrzypcach, ponoć uciskał mu w głowie odłamek z wojny, był pilotem. A że zastarzałe, to nie operowali. Była piekarnia Tychowskiego, Pietruszki inaczej, Piostruchu przy Poprzecznej, fryzjer z szeroką witryną, dalej sklep monopolowy, który prowadziła pani Lodzia. Nie wiem, czy coś państwu to mówi. Na Sawickiej, czyli obecna Garbarska, ćwiczyło się rowery i inne pojazdy własnej konstrukcji. Jadąc od Wałowej, skręt w prawo, przy posesji starszego cechu Sławka i warsztatu Szlusarka, domek Dębowski, po przeprowadzce z Ogrodowej. I krętą ścieżyną, tam gdzie teraz mniej więcej przez tak się przechodzi, szło się do ulicy Moniuszki, na Płaskorzelni, mijając po drodze autochtona siedzącego pod małym białym domkiem, gdzie głośno krzyczało się Guten Tag! Dalej mijając skrzyżowanie, on właśnie chodził ciągle w jakimś mundurze. Skrzyżowanie sportowej i sławetne sprężynki. Pamiętam jeszcze, jak stał Bismarck i górki na Działkowej, to na sankach ćwiczyliśmy, to jeszcze tak czasem są urywane myśli, ale to sanki ćwiczyliśmy, i sanki i łyżby ćwiczyliśmy, podobnie na Starościnie lub Tykotarni. Tykotarnia to tu, pod zamkiem. Tam na wprost Działkowej były siostry, do których przedszkola chodziłem, a czutek wcześniej w Gąkosynieru były tam resztki z pęcarzyska żydowskiego, narożniku oczywiście Kosmier. A od Maja do Daszyńskiego mieszkała Maś Kowakowa z synami, uczyła geografii SPP, z którym się kumplowałam. Do 65 roku mieszkaliśmy na Świerczewskiego, potem przeprowadzka, studia we Wrocku i tak zostałem do dziś. Brat ze smutkiem, ale nieuchronnym, starą schowę spotykam na obu cmentarzach. Mam kilka pomników zatrzymanych w kadrze, bo któż pamięta panią pomorską z mleczarni na Płoc Poprzecznej? No i całe zakupy liczyła, mrużąc po niemiecku, a na koniec było 14:30. Koło tej mleczarni była brama przechodnia i jest tam do dzisiaj. A w podwórku nieco dalej były właśnie tam bawoły. Tu jest taka informacja, jeszcze wspomnienie mojego z kolei brata. Brat powiedział, że nie będzie pracował, dopóki będzie komuna. A z czego żyjesz? Pytanie, a mamy uczynnikę. A jeszcze z moim bratem spotykał się na rogu szczupły w pochodcu z małą główką zaczesany w ząbek. Nie wspomniałem, żyje do dziś. Nie wspominając zakapionów, wyrwików libisowych, ulysia fryzjera, o wszystkim można było porozmawiać. Pooglądać zdjęcia Słoneczka, jak ktoś wlazł na kratę pod oknem i mu pstrykał, a kto pamięta jego rodziców? Ojciec ponoć Austriak, ten chodził w czarnym szynelu, bo jutrze w zielonym. A Macie, czyli Macie Gołdę, czyli mamę, ponoć Żydówka, targała ten guzeczek na rynek koło kiosku, co by koperkiem i czosnkiem pohandlować. Och, aj, co to znaczy? Tam gdzieś za tę bramkę, kawałek dalej, przy drewnianym płocie murowanym, a teraz zaplombowany, mieszkał i wychodził tamtędy w kapustach Welka Puścińskim. W postach małolatów, jak go z Mamra czy Poprawczaka wypuścili, to było krótko. Daj was zgodę. Na przeciw księgarni w spożywczach PSS, co pani Krysia prowadziła. A pani Krafleski mieszkał na Poprzecznej Pocztowej koło Murzynka, syn gitarzysta w zespole, a przy zbiegu Westerplatte i Klińskiego pod Siódemką u Karnierowej. To są takie wspomnienia bardzo, bardzo stare już, nie? W każdym razie jeszcze bym chciała troszeczkę dalej, bo to są takie przerwniki. Teraz
bardzo istotna bardzo istotna informacja. Dawno temu Wiesiek Płochowski prowadził klub łączności najpierw przez podwórko Wiśnina do końca jako Liga Przyjaciół Żołnierza, a następnie lot przy ulicy Postowej czy Ruch Poprzecznej. Tam też na początku działała restauracja, a my jakoś bokiem za filarem, korytarzykiem do podwórka byliśmy w klubie. Mam kilka fotek z restauracyjek, ale bez opisu. Ojczulek mój wraz z Wiktorem Sadowskim otworzyli pierwszą restauracyjkę, nazwali ją Słowianka. Potem niedomówienia ich podzieliły i ciekawostką było to, że obaj byli inwalidami bez lewej ręki. Z tego samego szpitala. Sadowski wyprowadził się do sławy, ojca wykończyły na miarę i około lat 50. poszedł do PSS. Na Wołowej stał grajdoł, w którym był zakon pana Szuszaka, czyli jednocześnie teścia pana Sławka. Tam bardzo długo w takim garażu stał bardzo fajny, bardzo stary również Mercedes. Jeszcze do wspomnień był taki mały Peciu. Peciu mały, szczupły, ciągle przy Peteka i wewnątrz zaczepiał, jak na stare lata, wszystkich po kolei. Jest tu sporo. Pamiętam Czadelową, gdzie dawniej mieszkała, zanim naukowo się wybudowała. To była pani dentystka. Jeszcze apteka z Murzynkiem, a właściwie to wcześniej Kijas miał pan warsztat szewski. Nad wystawą Warkowiaka mieszkała dentystka, pan Grobelny, brat miał badylarstwo i tak dalej po kolei, a dzieci Grobelny wyjeżdżały do USA. Jeszcze, co tylko jeszcze mogę na zakończenie, informacja jeszcze dla Kluczuka. Pan Niedźwiedziński, państwo Niedźwiedzińscy prowadzili księgarnię. No i oczywiście spotkawka niedźwiedzia, tak się mówiło, po prostu to był unikalny skarb i garbo z Błaszaka. To po prostu są to takie relikty przeszłości, łącznie z tą dorożką, którą można było pojechać na dworzec. Chciałabym, tak mniej więcej też w wielkim skrócie, to co uda to wydrukowała, a chciałabym teraz przedstawić autora tych pięknych wiadomości i myśli. Siedzi tam w końcu, pokaż się. Proszę Państwa, bo w ten sposób tworzyły się te historie. Tutaj pani Krysia zrobiła nam niespodziankę i zebrała swoją prywatną korespondencję z panem Henrykiem. Jeżeli pan chciałby coś dodać, panie Henryku, to serdecznie zapraszam. Można podejść. Mamy taką okazję, że jesteśmy tutaj w licznym gronie, ale te historie przeplatają się w albumie. Staramy się je połączyć w całość, ponieważ każdy zainteresowany na Facebooku pisze różną swoją opowieść. Czasami jest trudno wypośrodkować, co jest prawdziwą historią, a co lekko już przegarbioną, ale udaje nam się. Panie Henryku, oddaję panu głos, proszę. Dziękuję za udział w konkursach. Dziękuję uprzejmie. Witam serdecznie starych i młodych, i nowych schobiaków. No jak widać należy do tego pierwszego rzutu, pierwszego podmiotu powojennego na tych ziemiach odzyskanych. I przepraszamy za te chaotyczne, że tak powiem, poskładane słowa. No, powybierane z prywatnej korespondencji bez uzgadniania i mojej autoryzacji. Ale tak to było, bo tak mnie się trzymają te wszystkie rzeczy, wszystkie wspomnienia. Jak Państwo mieliście może okazję zaglądać
na stronę Czasu Art na Facebooku. Tam jest moich około 40 zdjęć przez Czas Art umieszczonych. I ja jestem z rodziny Przewłockiego, który, tak jak to było tam wspomniane, czy przekazane, po wojnie, po szpitalu zjawił się tutaj we Wschodzie i razem z panem Wiktorem otworzyli restauracyjkę. Pierwsza to była na Jagiellońskiej dawnej, gdzie nie mogliśmy tutaj z jednym panem ustawić. Ale Jagiellońska już była we Wschowie, w miejscu Świerczewskiego. I mniej więcej do 50. lat, bo później jak powstało województwo zielonogórskie, no to tą właśnie fajną Jagiellońską przeszli na Świerczewskiego. A jak powstała nowa Jagiellońska, nie wróciła na dawne miejsce, tylko po prostu na nowym osiedlu została nazwa. No i jak się ojciec z panem Wiktorem rozstali w interesach, no to ojciec naprzeciwko banku, czyli dzisiaj na Niepodległości 6, wydzierżał ten lokal na dole, co później długi czas był sklep motoryzacyjny. A rodzice mieszkali na piętrze. I tam żeśmy się wszyscy urodzili w trójkę, ja, siostra, brat. No i tak właśnie pamiętam, gdzieśmy biegali, no gdzie? No po Strażackiej i dookoła, i różne podchody, różne zabawy. Z boku była figurka Murzynka. Najpierw tam była apteka, po aptece Kijas miał swój zakład prowadzony, a Murzynek przeszedł w to miejsce, gdzie stoi do dzisiaj, przy Westerplatte, na tamtą kawiarenkę. I gdzie tylko mogę spotykam rówieśników, ale lat starszych, ale lat młodszych, to właśnie wspominamy dawne dzieje. Od bez mała 45 lat siedzę, zostałem już we Wrocławiu, tam założyłem rodzinę, no ale dobrym trafem okazało się, że powstaje taka grupka kawowa, no i spotykamy się 8 osób w jakiejś restauracyjce takiej miłej, przy jakimś tam, że tak powiem, kufelku czy kawce i bajdurzymy o dawnych czasach wschowskich, no bo wiadomo, gdzie wschowiacy wyjeżdżali. Na uczelnie, na studia, jak nie Wrocław, to Poznań, później Zielona Góra była. Jak rodzice odeszli, już nie ma do kogo przyjeżdżać i wtedy jak ja tam nazwałem, spotykamy się na cmentarzach. I ja mam taką zakładkę w swoim komputerze, nekropolię, gdzie właśnie fotki są poszczególnych nagrobków, tak zwane czysto wschowskie nazwiska. A muszę jeszcze przygotować, bo mój ojciec zostawił zeszycik, w którym, nie wiem, on to wtedy mówił, że on tak pamięć ćwiczy. Pospisywał około 300 osób imię, nazwisko, którzy już odeszli. I są to naprawdę fajne, znaczy no fajne, wschowskie nazwiska, tak jak się przechodzi przez stary parafialny cmentarz, tak jak właśnie mówiłem, pani Pomorska, co leży po lewej stronie i cała masa innych ludzi ściśle ze Wschową związanych. Gdzieś w latach 70. troszeczkę to się rozmyło, bo kombinat zaczął ludzi przyjmować i do Wschowy się zjechało pół świata, pół Ameryki, jeszcze ktoś tam i Wschowa zaczęła być mieszana. Wymieszało się to wszystko. Przecież ja pamiętam za moich czasów, szłeś tą stroną ulicy, po tamtej szła pani nauczycielka, niekoniecznie z twojej klasy, ale z twojej szkoły. Trzeba było dygnąć. Bo jak nie, to wiedziałeś, że już rodzice będą wiedzieć. Ojca czy mamy znajomy, ktoś się też jest dobry, czy dobry. No niestety, no takie było właśnie stare, porządne wychowanie.
Dzisiaj to tylko gdzieś można na jakichś wioskach zobaczyć, gdzie przechodzisz jako obcy człowiek, a dziecko bardzo dobry. No to dzień dobry, no fajnie. Kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Myślę, że się od czasu do czasu będziemy gdzieś tam widzieć, spotykać. No i to wszystko. Bądźmy zdrowi, wspominajmy, zapisujmy i przekazujmy. Ja ubolewam nad tym, że już nie mam od kogo sięgnąć informacji. A tyle by się jeszcze chciało wiedzieć. Dziękuję Wam. Bardzo dziękuję Panu. Nas wspaniałą historią, tak jak wspomniałam wcześniej, na fotografii, to można znaleźć na stronie facebookowej Czas Art, ale także w Wschowskich ulicach oraz w tym albumie. I to, co zwrócił uwagę Pan Henek, to jest niezwykle cenne, abyśmy dzielili się swoimi wspomnieniami, tym, co zostało nam po dziadkach, po nas, po naszych najbliższych, gdyż po prostu przemijamy. I tak naprawdę doświadczenia pokazują, że jeżeli my się nie podzielimy, to kolejne pokolenia nie będą po prostu wiedziały, co się działo we Wschowie, jak to się zmieniło, jacy ludzie przyjechali, co tworzyli, czym się dzielili dobrym dla społeczeństwa wschowskiego. Także serdecznie zapraszam. I ta krótka prezentacja to będzie taki maleńki rys tego, co Państwo mają przed oczami, czyli w albumie. Chciałabym powiedzieć, bo to się wszystko przeplatało, naprawdę. Państwa inspiracje pobudzały do kolejnego odkrywania przeszłości i dzielenia się Państwem informacjami na stronie facebookowej Czas Art Wschowa w Frauszczach i Wschowa w Frauszczach Królewskie Miasto Pogranicza. Poproszę o pierwszy slajd. Ponieważ w tym roku założyliśmy sobie jako Stowarzyszenie Czas Art w związku ze śmiercią Leonii Osowskiej. Nie wiem, czy Państwo sobie kojarzą. To była osoba, która mieszkała w pałacu w Osowej Ziemi. Bardzo znana pisarka. Stworzyła tak zwaną śląską trylogię. To były Wiśnie, Wilcze Jagody, Czas Czarnego Bzu. Stowarzyszenie Czas Art w tym roku trzykrotnie wyemitowało ten film dla Państwa. A na podstawie opowieści Wiśnie powstał film pod tym samym tytułem. Pani Leonie Osowski w swoich powieściach opisywała czas życia do 45 roku w pałacu w Osowej Siemi oraz później czas wędrówki po 45, gdy musieli opuścić swój dom rodzinny i wyruszyć do nowego miejsca. Leonie Osowska przez wiele lat pracowała na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, za to też została wyróżniona medalem, ale przyjeżdżała do Wschowy i nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. I ten rok czcimy pamięć Leonii Osowskiej, stąd też fragment informacji o niej w albumie. Na kolejnym slajdzie to będzie historia, która się współtworzyła. To jest kwit potwierdzający nadanie paczki. Ponieważ Ruth von Ostał, mama Leonii Osowskiej, mieszkała ze swoim mężem w tym pałacu, ale bardzo aktywnie włączali się w walkę z nazistami. Między innymi wysyłali paczki. Wysyłała paczki do swojej przyjaciółki Nelly Planck, która była żoną syna noblisty Marka Plancka, który de facto jej mąż był zamieszany w zamach na Hitlera w 1944 roku i został stracony w berlińskim więzieniu. Ale to wszystko się po prostu z sobą łączy. Jeden wątek Państwa, jakieś informacje na Facebooku, rusza zawsze łańcuszek zaciekawienia, co dalej, kto to był, dlaczego, ponieważ. Proszę następny slajd. I tutaj jest wspaniała historia. Jest z nami też pan Aleksander Chicia, od którego tak naprawdę zaczęła się też taka uważniejsza, moja przynajmniej, moje skoncentrowanie na mieszkańców po wyznania mojżeszowego. We Wschowie na 18 pułku Ułanów był cmentarz żydowski i pan Aleksander jest właścicielem jedynego znanego nam zdjęcia, na którym widzimy zabudowania pobudowy cmentarza żydowskiego we Wschowie. Jak Państwo wiecie, Czas Art prowadzi co roku akcję przypominającą o tych smutnych wydarzeniach, jakie miały miejsce we Wschowie w 1938 roku, czyli Noc Kryształowa, ale także nie zapominamy o tych osobach, których nie ma kto już wspominać. Wszyscy mieszkańcy Wschowy wyznania mojżeszowego już nie żyją i najczęściej zginęli w obozach zagłady. Dlatego na pytanie, dlaczego się tym zajmujemy, zajmujemy się, aby pamiętać, bo każdy ma swoje miejsce i ma prawo do należnego szacunku. Poproszę o następny slajd.
Tutaj chcieliśmy też zasygnalizować Państwu, że zawsze we Wschowie była kultura, była sztuka, byli ludzie, którzy tworzyli. I między innymi w latach 20. i 20. wieku mieszkał Artur Berger, który był nauczycielem w dawnym gimnazjum wschowskim i tworzył wspaniałe ryciny przedstawiające Wschowę i okolice. Proszę o następny slajd. A tutaj, drodzy Państwo, jak sztuka, to i też kino i nasz Bet Stankiewicz. Jak Państwo wiedzą, dzięki wspaniałej pracy pani Marty Małkus mamy w zbiorach muzeum wiele nabytych prac wybitnego grafika, rytownika Geta Stankiewicza, ale on także był plakacistą i tworzył plakaty do filmu Klucznik, który był emitowany w wschowskim kinie Hel. Proszę o następny slajd. I tutaj jest jedno z pierwszych fotografii, również w konkursie, które otrzymaliśmy od Alicji Juskowiak, przedstawiające jej dwójka, jeżeli dobrze pamiętam, przed właśnie głównym wejściem do kina Hel. Wtedy to był rok 1958, grali trzcinowe dzwony. Proszę o następny slajd. I tutaj, jak wspomniałam, kultura, sztuka zawsze. W zbiorach Biblioteki Kryplein Christie, która powstała w 1641 roku dzięki ostatniej woli Waleriusa Herbergera juniora, czyli to jest ta nasza przybudówka przy Kryplein Christie, mieliśmy ponad 4000 zbiorów pięknej biblioteki, gdzie były inkabuły, różne stare księgi. Niestety przez lata zostały utracone, ale chcieliśmy Państwu sygnalizować, że to było źródło wiedzy dla młodzieży, która się uczyła, dla pedagogów, ale także dla zaświatłych mieszkańców. Wtedy oczywiście nie każdy miał tą możliwość, aby uczyć się czytać, więc to też nie było dla każdego, ale starano się bardzo edukować społeczeństwo. Napomnę, że w 1949 roku w ramach akcji zabezpieczania księgozbiorów porzuconych i opuszczonych przetransportowano do zbiornicy księgozbiorów zabezpieczonych w Poznaniu znaczną część z księgozbioru. Dziś około 2452 wolominów znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie i jest przedmiotem badań Krzysztofa Solińskiego, za co mu serdecznie dziękujemy, bo to on, nie wschowianin, wszystkie te odkrył, dotknął, opieczętował, opisał i postarał się, abyśmy dla nas, żebyśmy my mieli ślad po swojej bibliotece Kryplein Christie. Poproszę o następny slajd. I tutaj z kolei to, co się dzieje w tle, czyli bardzo częsty motyw na fotografiach, nasz flecista i obok zawsze jacyś czy członkowie rodzin, czy spacerujący. To jest element w naszym konkursie bardzo często przez nas widziany. Proszę o następną. A tutaj ciekawostka, bo to też się przeplatało w naszych historiach. We Wschowie stacjonował Georg von Kunowski, kapitan 3. Poznańskiego Regimentu Piechoty nr 58. I do niego wysłano ze Wschowy kartkę pocztową w 1901 roku, gdy przebywał na misji w Chinach w celu stłumienia buntu bokserów, którzy pod hasłem przechęcenia zamożnych diabłów wystąpili zbrojnie przeciwko dominacji cudziemskiej w Chinach. Także Wschowa była również i tam. Proszę dalej, następny slajd. I tutaj już bardziej współczesne, demonstrujemy inne w tamtych czasach zwyczaje. To są kolejne, dosyć dużo mieliśmy fotografii przedstawiających obchody 1 maja. Wcześniej jeszcze w latach 50., 60. były takie przemarsze we wrześniu i kończyły się na Stadionie Miejskim we Wschowie. Poproszę o następny slajd. Tutaj przepiękna fotografia pana Marka Chiska, który również jest z nami, mistrz fotografii. Bardzo dziękuję, bo dzięki aktywności właśnie Państwa, szczególnie pana Marka, mogliśmy uczcić przepiękną jednodniówką 30-lecie wolnych wyborów w Polsce. Pan Marek podzielił się z nami fotografiami z 1989 roku, które przedstawiały tamtejszą rzeczywistość. I tak wyglądała Wschowa, plac targowy przed ratuszem we Wschowie przez wiele lat. Również przystanek PKS-u znajdował się obok. Przez wiele lat służył mieszkańcom bardziej, no tak realnie, że tak powiem, jeśli mogę użyć tego sformułowania. Proszę o następny slajd. I tutaj jest nasz piękny browar wschowski. Jak Państwo pamiętają, tradycja wyszynku piwa we Wschowie sięgała czasów średniowiecza. Wiemy, że w 1514 roku istniała ratuszowa karczma, która miała prawo prowadzenia wyszynku wina i piwa świdnickiego, później piwa greckiego. Jeżeli chodzi o nasz browar,
Nie mamy zbytnio jeszcze wielu informacji. Wiemy, że mniej więcej powstał na początku XIX wieku. Nie znamy właściciela ówczesnego. Dzięki analizie dokumentów, książek adresowych państwa, wspomnieniom i wcześniejszych mieszkańców możemy wnioskować, że było to, jest przy Kazimierza Wielkiego, jeżeli państwo nie pamiętają. Część budynku istnieje, ta część po lewej stronie zabudowa do dnia dzisiejszego trwa. Pod obok jest willa Waldynek, już nie istniejąca. W książce mają państwo fragment aparatu technicznego, gdzie widać, jaki piękny staw znajdował się w okolicy willi. Jak już wiemy, dzięki wspomnieniom rodziny Strudzi, zabudowania obok nie przynależały do rodziny Weidner, ale to wszystko się wyjaśnia w trakcie właśnie takiej historii. W każdym razie był to największy browar, który miał jako jedyny maszynę do przygotowania niezbędnych półproduktów do produkcji piwa. I on także obsługiwał inne browary znajdujące się we Wschowie. Bo na pompę poinformuję, że pojęcie browar, które funkcjonowało na początku XX wieku, nie oznaczało, że w każdym miejscu we Wschowie były takie browary. Browar to było miejsce, gdzie sprzedawano po prostu piwo, bardzo często tak określano. A tych punktów było we Wschowie mnóstwo i kiedyś też temu poświęcimy więcej czasu. Proszę o następny slajd. Tutaj jest jedyna fotografia, która przedstawia część zabudowań właśnie o willi Waldner. A to jest, to idzie sobie rodzina na dworzec PKP i to są wczesne lata 50. ubiegłego wieku. Od pani Teresy Tomaszewskiej, też wspaniały zbiór fotografii. Proszę o następne. I tutaj, drodzy państwo, jest restauracja dworcowa. To jest kartka pocztowa z początku wieku. Jak widzimy, obok poczekalni znajdowała się restauracja, gdzie przyjezdni mogli posilić się posiłkiem, wypić naszego piwa i na pewno zjeść dobre wschowskie kiełbaski, o których za chwilę. A przy okazji zapraszam, 15 grudnia rusza ponownie kolej. Proszę o następny slajd. Tutaj jest kolejna cudowna fotografia od pana Romana Króla. Jest to czas zimowy. Jak państwo widzą, jest to ulica Kazimierza Wielkiego. Mam nadzieję, że państwo rozpoznają miejsce. Bardzo się zmieniło. Niestety tracimy zieleń we Wschowie, co nas bardzo ubolewa jako stowarzyszenie. Tutaj piękna aleja drzew wiodąca przez całą ulicę Kazimierza Wielkiego. Podwójne nasadzenia. Ja pamiętam już tylko jedno, a teraz widzę, że są znowu ogołocone bardzo mocno. Ale przepiękne fotografie od pana Romana Króla. Proszę o kolejny slajd. I tutaj nasza wschowska cukrownia. Napomykamy o tym dlatego, że bardzo często spotykam się z wątkiem, że Głogów to była największa cukrownia w okolicy, nieprawda? Wschowa miała swoją cukrownię, która była największa w tej okolicy. Była budowana w 1880 roku. Na to oczywiście miała wpływ infrastruktura kolejowa, która powstała w połowie XIX wieku, łącząca Leszno z Wschową Głogów. Ale cukrownia w Głogowie to była filia cukrowni Wschowy. Niestety zamknięta w 2008 roku. Dziękuję, proszę następny slajd. I tutaj, proszę państwa, jedyne zdjęcie, jakie mamy, tak jak kiedyś mieliśmy cmentarza żydowskiego, tak teraz, to jest od pani Lucyny Omielczyńskiej. Wnętrze, przypuszczam, że to jest pakownia. Oczywiście pani Lucyna może mnie sprostować, ale najczęściej kobiety były zatrudniane do pakowania. I to jest, nie wiem, czy to jest część fabryczna w centrum, czy gdzieś w poboczu, a na pewno jest to wnętrze cukrowni. Możemy rozpoznać metalową konstrukcję i z opisów i wspomnień pani Lucyny wiemy, że tyczy się to fotografia związana jest z cukrownią. Jeżeli ktoś oczywiście ma inne zbiory, zawsze chętnie przyjmę i oddam oryginały. Proszę o następny slajd. A to proszę państwa zainspirowani. W zeszłym roku niestety zmarł pan Bogdan Marciniak, członek Stowarzyszenia Czas Art. Jemu były zeszłoroczne akcje dedykowane. On zainspirował do poszukiwania pewnych fotografii związanych z zdjęciami lotniczymi. To jest najstarsze, jakie udało mi się znaleźć zdjęcie w gazecie Das Fraftenternetzsche z 1918 roku. I bardzo tu mocno widać, jak Wschowa się zmieniła. Jeżeli państwo chwilę skoncentrują uwagę, nie ma żadnych bloków, jest tylko centrum i najbliższa okolica, bo jak państwo wiedzą, na przykład ulica Obrońców Warszawy w tym okresie już należała do Wschowy, ale przez wiele lat była to część Przyczyny Górnej, a nie Wschowy.
Czy jakby z dwóch stron wschodu otaczały dwie przyczyny, a centrum to było miasto. I można naprawdę zauważyć, że następny slajd, który jest autorstwa Bogdana Marciniaka, że ta wschoda już na północy, tam jest ta bardzo mocno rozwinięta. Miasto się bardzo, bardzo rozwijało przez wiele, wiele lat i wierzymy, że tak będzie dalej. Proszę o następny slajd. A tutaj ciekawostka, która się nam pojawiła, bo jak wiedzą Państwo, promujemy też niematerialne dziedzictwo w tym roku. To było i stroje, to był i folklor, to było kolejne odtworzenie przepisów na schowskie pierniczki, ale też były schowskie kiełbasy, które były reklamowane takimi pocztówkami, reklamami w gazetach. I najstarszym miejscem, gdzie my potrafimy zidentyfikować sklep masarniczy, to jest dzisiejszy, jeżeli nie będę reklamować, jest taki sklep mięsny na Westerplatte i od wielu, wielu lat tam on jest zawsze. Przed wojną i w XIX wieku również był tam sklep masarniczy i tam Otto Herpel sprzedawał, miał swoją prywatną recepturę, ściśle tajną, produkował te wschowskie kiełbaski, mamy ten przepis. Chętnie podzielimy się z tą firmą, która tam ma swój sklep. Tak. Ważne, żeby wspierał nasze działania i nasze produkty i będzie dobrze. My się chętnie podzielimy tym przepisem przetłumaczonym, ale chodzi o to, że takie kiełbaski były sprzedawane, cenione nawet w Berlinie. Przyjeżdżano specjalnie, aby nabyć ten produkt, aby ją podgrzać czy podsmażyć i przy dobrym piwku sobie ją zjeść. Proszę o następny slajd. I tu jest to, co mówi pan Henryk Przewłocki, to jest wschowianka na Jagiellonów ówczesnej. Tam z boczku jest napis Paszte Ciarnia. Nie wiem, dlaczego tam określono takie miejsca jak Paszte Ciarnia, bo taki chyba był zwyczaj, tak? Paszte, zagryzka była, ale w ten sposób tak to określano i tam miało miejsce właśnie pierwsza nasza wschowianka. Proszę o następny slajd. Tutaj jest wątek kolumny Bismarcka, ponieważ mają Państwo w albumie dosyć duży fragment o wschowskich fotografach. Ja wybrałam tylko jedną pocztówkę Simona Zajdemana, znanego wschowskiego fotografa i wydawcy pocztówek. Proszę o kolejny slajd. I ta kolumna Bismarcka przewijała się też na Państwa fotografiach, na kilkunastu wspomnieniach. To jest jedyne ujęcie w całości. Pani Jolanta Pawłowska również przysyłała fotografię, ale to były już ujęcia takie wyrywkowe, fragmenty, że było wiadomo, że jest to ściana z kolumny. Pan Zbigniew Gąsiołek taką podzielił się fotografią. Pod koniec lat 60. ta kolumna została wysadzona w powietrze i dzisiaj mamy tam pomnik Byka Ilona. Ale chciałam tylko napomnieć ten następny slajd. Teraz przypomniało mi się przy okazji browaru i przy okazji tych tradycji. Jak Państwo wiedzą, mamy już nasze piwo Herbergera, Valeriusa i mamy już piwo Ilona. Także coś się tutaj w tym temacie zaczyna też dziać. Proszę o następny slajd. A tutaj jest pocztówka również Simona Zajdemana z Altstrunz, stare strącze. A to z kolei, proszę o następny slajd, to jest pokazanie, jak utrwalamy. Tutaj jest hołd też dla pani Krysi Prówniewskiej, która przez dziesiątki, no kilka już dekad fotografuje wschowę. A tutaj, jak Państwo widzą, jest ulica Wolsztyńska, jeszcze z zabudowaniami po prawej stronie i z jednym z ostatnich wschowskich wiatraków. Dziękuję za uwagę. Resztę ciekawych informacji w albumie. Zapraszam. Państwo niespodzianka, o której wspominałam na scenach facebookowych, będzie to film. Zaraz będziesz też miała tutaj. I dziękuję panu Piotrowi Dziełakowskiemu za ten wspaniały montaż, a panu Zbigniewowi Tarakowskiemu, któremu zaraz oddam głos, za cuda, które ma w swoim archiwum i jeszcze tego nie przebraliśmy.
bohater pan Zbigniew Tarkowski, poproszę już do nas. Dziękuję za ten wspaniały kadr. To był film 8 mm, trzeba było go odpowiednio zgrać, ale historię do tego filmu i zaraz do pokazu slajdów opowie pan sam Zbigniew. Proszę, oddaję panu głos. Chcę pan usiąść. Proszę Państwa, jestem trochę tym wszystkim oszołomionym i przywykłem do takich imprez. Może powiem tak, parę rzeczy, że się robiłem tak przez przypadek i prawdopodobnie dzisiaj ani tutaj filmu nie było, ani filmu, gdyby nie pan Szwojdrak i pani Katarzyna wpadli w ręce pierwszy tom na wschowie. Przeczytałem z wypiekami, bo tam jest masa nazwisk, które znałem, osoby, które odeszły. No i później zgłosiłem się już do pani Katarzyny i zrobiła mi ciśnienie takie, że nie mogę coś zrobić. No i takie są się dzieło. Właściwie to nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Wolałbym, żeby państwo mieli jakieś pytania. Może tak, zdjęcia robiłem, zdjęcia i filmy robiłem w zasadzie tak z myślą o niczym, bo to szukali po prostu, tak? A nie myślałem, że to kiedyś będą dokumenty. Ja wtedy miałem 12 lat i nie myślałem, że będę na emeryturze, a jestem. I to tak się porobiło. No proszę. No, przepraszam, ale ze względu zdrowotnych wolę się. To był taki moment, kiedy zabrano tarcze zegarowe do remontu i jakoś przyszło mi taki właśnie widzieliście, że będę robił zdjęcia miejsc, które się zmienią albo które znikną. I tu wiedziałem, że tarcza wróci, w tym, że demontowano ją białą, a wróciła jako czarna. To jest pani Kasia mi pomoże. Proszę popłówkować, zanim powiem państwu, gdzie to jest. Ja wiem. To Głogowska. Dokładnie. Tam się jest komis, nie powiem nazwy, bo nie mogę. Poznają państwo to miejsce? Tak, to jest obecnie. W tym miejscu obecnie jest rondo na ulicy Moniki Głogowska. Tutaj, no ja po prostu mieszkam do dnia dzisiejszego, na Moniki 5. Także to są takie moje dziecinne prace zadań między innymi. No i teraz tego budynku nie ma właśnie z racji na to, że postanowiono tam budować rondo. Tak? A ja na pomnę, ponieważ... Napomnę, ponieważ moja mama zawsze poszukuje zdjęć tego domu właśnie. W tym domu się wychowała i to jest dom, który zawsze budzi ciepłe wspomnienia i dzięki, no widzicie, tak się wskokowo zatacza. Pojawił się pan Zbigniew, który takie zdjęcie miał. Więc mojej mamusi łzy wycisnął z oczu, a zawsze przy okazji tych rozmów pojawia się ta legenda, gdy czołgi, które przyjeżdżały przez Wschowo w latach 50. uszkodziły bok tego domu. Dzięki temu naruszył konstrukcję i potem trzeba było go zburzyć. Proszę. To już była legenda. To jest stara ulica Hanny Sawickiej, tak, obecnie Garbarska. Ten dom jeszcze stoi. To też jest na Garbarskiej, tylko tego już nie ma, ten jeszcze stoi, tak? Tak jakbyśmy szli w kierunku do PKS-u. Ten domek też przy PKS-ie już nie istnieje. Wiedziałem, że będzie kurzony, szybko aparat. Nie wiedziałem po co, no ale okazało się, że po coś. Do tego domu przynależał taki garaż. Też już nie ma. To jest ulica obecnie Klasztorna. No tam wychodziłem do podstawówki przez te lata. Już nie ma całej tej ulicy. Nie ma. I teraz mamy Biszczyk, czy takiego. To też jest to samo. Teraz tak, no właśnie bywały takie sytuacje, że na niektórych obiektach przybijano tabliczkę, że budynek przeznaczony do rozbiórki. Tutaj może państwo nie będą za bardzo widzieli, ale tam za tym znakiem drogowym taka jasna plamka, to była tabliczka przybita, że to jest przeznaczone do rozbiórki. Więc ja do domu aparat tych
żeby nie złożono tam teraz inkluzję czy coś. Nie mam na to wpływu. Tam się urodziłem. A to jest tak, to taki dom, który, z którym no, takie bardzo miłe wspomnienia mam, bo dziecinne jeszcze, jak nie chodziłem nawet do szkoły, do mamy Rada Zaręby, to jest na Lipowej. Tutaj po lewej stronie Państwo, którzy znają Sadowskich, tak zwanego, może między innymi dziadka, Popa, on nie żyje już, to jego domek. A tutaj to był dom pani Nowakowej. Ona była klasową i taką dobrą znajomą mojej mamy. I prawa mnie za rękę ciągnęła tam. Tam się dosadował Izaka, Rosa i na kocyk, a panie tam swoje. Trzeba ja teraz takie tam dwa budyneczki swoje, takie klocki. No. To po pożarze tego pawilonu leczarskiego. Ja tutaj 2 lata uczyłem zawodu budowlanych na kusynierów. A dojeżdżając z Głogowa, to zabierałem ze sobą aparat, myśląc, że jak coś się gdzieś wydarzy, to pyknę. Bo nie zawsze tak było, że autobus pasował, więc no to zdjęcie powstało z nudów po prostu. To też jest pod pożarze, pod Sztowa. Tam teraz są chyba jakieś, nie wiem, buty, jakiś optyk, coś takiego. To już tak się robi. Poszedłem po aparat, robił, powiedziałem, że tego domu nie będzie już nikt odbudowywał. To w trakcie znoszenia tutaj na rynku, tak? Tam dużą pracę ze Szwiego. No to też tak uznałem, że trzeba wyknąć, bo myślę sobie, że chyba tylko ja mam takie zdjęcia. Tutaj po pożarze tej dzwonnicy klasztorze tam się odtrudniło. Do dzisiaj nie wiem, co tam było przyczyną, ale wiedziałem, że rusztowanie nie będzie tak co roku. No i też zrobię zdjęcie. To też tak, na zakręcie, tutaj było jedno zdjęcie na Kowalszczyńskiej, jeszcze z teatrakiem. Te 2 budynki też już szykowano pod to osiedle. To był dom, w którym mieszkał na zamianie uczelni. Więc uznałem, że trzeba to też zrobić. Zdjęcie, no i zrobiłem. Ulica Kamienna. W pewnym momencie to tak uznałem, że trzeba robić te zdjęcia, żeby był jakiś punkt odniesienia, żeby było łatwiej to może sobie umiejscowić. A Państwo, że widzą nad tym domkiem taki czub, to jest zwierzę ciśni. A tutaj po lewej, no to już te obiekty, które powstały chyba w latach 70. To jest z kolei na bardzo świetnie, tak? Przy zawodówce taka altanka, teraz parę dni temu ją tam byłem oglądać, to jest zgroza, to już po prostu się rozsypało prawie, jakoś tym się nikt nie interesował i wtedy uznałem też, że tym się nikt nie zainteresuje, więc obiecznie na chociaż muszę. To jest może pani Kasia w ręce głowy, bo ja znowu tu się gubię. To jest spódnica upału przy Kazimierzu. A właśnie. Przy Kazimierzu i przy Głogowskiej. Proszę Państwa, ja robiłem później sobie z tego takie, no, kolegów i właśnie znajomych w rodzinie, takie zabawy, że na zasadzie zgadnij, gdzie to jest. I robiłem te zabawy do momentu, kiedy sam nie wiedziałem, gdzie to jest, przestałem to robić. To jest widok właśnie z mojego okna na Młynieżki 5, widok na Młynieżki 4. Tam teraz to taki, jak to nazwać, tam świnki trzymali kiedyś konie, tylko taki murowana część, bo to była tutaj ta konstrukcja, tak jak widzimy, to było tam słona, siano, tu się chodziło skakać z kolegami, jak pani nie widziała. Ale dalej został tam, był taki krótko lumpex, pani Sosia chyba. I tu zaraz po tych są te meble. I to jest jeszcze piękna kostka bazaltowa, taki ciemno. To po prostu piękna nawierzchnia była. Przykryte ją asfaltem, właśnie wycięto te lipy. Ja później pamiętam z kolegą, którym wzięliśmy przed wycinką metrówkę, zmierzyliśmy i po wycince. Nie należało być na ani jednego drzewa. Wszystko mogło zostać. Tylko też taki był wybitny, że to zrobił i już. Dużo mamy tych wybitnych osób.
noce jest właśnie w Poduchu, to o czym mówiłem. To jest ten sam obiekt, a tam po lewo ta część została debicie, tak? Tamte ten. I tu się załapałem na zdjęciu. Dziękuję panie Zbyszku bardzo. Mamy te powody. Zbysza, na to bardzo cenne zbiory. Ja na razie przerobiłam 300 fotografii, czeka chyba 1000 albo jeszcze więcej, ale zdążę za swojego życia na to. Bierze głos, to będzie członek Stowarzyszenia Czas Art, pani Magdalena Dokurno, która zrobiła mi wspaniałą niespodziankę i przygotowała tutaj krótką prezentację o naszej tegorocznej działalności. Już Magdo tutaj włączam, proszę poczekać. Witam bardzo serdecznie, Magdo Dokurno. Ja niestety nie mam tutaj wspomnień ze schowy, takich starych zamieszków, bo przyszedł w 1995 roku. Dlatego ja tutaj się opowiem o naszych działaniach tegorocznych. Ja nazwałam ten rok rokiem płodnym, ponieważ w porównaniu do lat ubiegłych naprawdę dużo udało się w tym roku zdziałać. Tutaj na pierwszej stronie widzicie Państwo naszą rozkładówkę, która prezentuje całe nasze działania. Można ją sobie zabrać, bo czasami nie wszyscy wiedzą, czym my się tak naprawdę zajmujemy. Także zachęcam. W styczniu pierwsze spotkanie po rozliczeniu projektu, bo zawsze w styczniu rozliczamy projekty i było pierwsze spotkanie 27 stycznia. Krzysiu Juszkiewicz jest tutaj dzisiaj z nami. Witam serdecznie. Krzysztof jest też takim, można powiedzieć, naszym wolontariuszem, bo oprócz tego, że dzielił się z nami swoimi przeżyciami z Drogi Świętego Jakuba, to rok rocznie wzbogaca infrastrukturę Drogi Świętego Jakuba na odcinku wschodzkim. 11 marca była promocja książki, trzecia część Wschowskich ulic. W tym roku, jak widzicie Państwo, nie ma promocji Wschowskich ulic, ale mamy właśnie ten wspaniały album. Kontynuacją tego projektu, to jest taki mój pomysł, ale w zasadzie nie pomysł, tylko moja realizacja, dlatego że pomysł już krąży od dłuższego czasu, a ja postanowiłam go wcisnąć w jeden projekt i mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować. To są nazwy bieżące ulic oraz historyczne nazwy ulic, które funkcjonowały we Wschowie, ale dawno, dawno temu, bo Marto, w którym wieku? 17? Od 16. Także myślę, że do końca miesiąca to się sprawy formalne się uda nam zrealizować i zresztą się pojawią w przestrzeni miejskiej. W kwietniu zawsze zapraszamy serdecznie, dzisiaj Państwo jesteście bardzo liczni, także serdecznie zapraszam. W kwietniu rokrocznie sprzątamy Drogę Świętego Jakuba i tych śmieci rokrocznie jest dużo. Także zapraszam do naszych działań. Jedną akcję mieliśmy na drodze między Wschową a Osobą Sienią, a drugą akcję przeprowadził tak naprawdę pan sołtys z Osobą Sieni, także były posprzątane obydwa odcinki. 19 maja włączyliśmy się w tym roku w obchody Nocy Muzeów. W tym roku piękny tytuł Smaczna Noc Muzeów, mieliśmy food trucki, a my jako stowarzyszenie włączyliśmy się z projekcją filmu Wiśnie, o którym Kasia już tutaj dzisiaj wspominała. Film cieszył się dużym zainteresowaniem i wzbudził wiele pozytywnych emocji, ponieważ wielu mieszkańców Wschowy, jak i osób jesieni, osobiście jako statyści brali udział w tym filmie, że ktoś nie wie. Ach no, mam tutaj nieskromny swój udział, bo mnie ten film po prostu zaintrygował, dlatego że cała ta historia pogranicza mnie bardzo interesuje. Dotarłam do tego filmu dość trudno, miałam poczucie tego filmu. Wykorzystałam kontakty, które miałam z lat 90., kiedy mieszkałam w Niemczech. Także moje podopieczne dziecko pomogło mi znaleźć ten film. Można go znaleźć w sieci, można go sobie ściągnąć, ale w wersji takiej
niemieckojęzyczny. I żeby to dobrze zrozumieć, te dialogi, te szczegóły, historię, to ja sobie to wszystko przetłumaczyłam. Podzieliłam się tutaj z koleżankami i Kasia stwierdziła, że to fajny pomysł jest i że to trzeba zrealizować. Także dzięki Kasi ten projekt się po prostu udało zrealizować. 4 czerwiec to jest też wspomniana przez Kasię historia związana z 30-leciem wolnych wyborów. Ukazała się wspaniała jednodniówka. Tu mogę powiedzieć, że już się jakoś identyfikuję z tą historią schowy z tego okresu, bo jest to okres mojego liceum, które ukończyłam tutaj we Wschowie. Była też wystawa fotografii pana Marka Kwiastka i wykład pana Piotra Sobańskiego z tej na tę okoliczność. Na początku czerwca, już 3 lata z rzędu, tego 2016 roku kontynuujemy wędrówki do Góry Świętego Jakuba. Zawsze w czerwcu serdecznie zapraszam wszystkich. To są naprawdę bardzo ciekawe wędrówki, my je wzbogacamy bardzo mocno. Zawsze mamy coś ciekawego do pokazania, otwieramy zabytki, które są na co dzień niedostępne. Marta snuje wspaniałe opowieści, także naprawdę warto się z nami wybrać, bo przyjeżdżają do nas bardzo ciekawi ludzie i choćby z tego względu też warto w tej imprezie wziąć udział. Powiem tutaj, że z panem Przewodzkim wiąże się też pewna historia, ponieważ jego córka dotarła do nas właśnie na wędrówkę drogą Świętego Jakuba i nie wiem, czy ta znajomość nie zaczęła się właśnie od tego momentu. Tutaj jesteśmy u Świętego Jakuba w Kornatowie. Tutaj jest piękna inicjatywa, taka oddolna, którą ja się bardzo szczycę w całej Polsce. Pokazuję, jak to we swoje tutaj ludzi się wspaniale angażują. Bo to jest wiata zbudowana przez parafian w Konradowie. Ta wiata służy właśnie pielgrzymom. Można tam się swobodnie zatrzymać. Włączamy się też w inne imprezy. Tutaj w tym roku była wspaniała akcja związana z zbieraniem kilometrów dla Wschowy, która zakończyła się zwycięstwem, bo zajęliśmy tylko Wschowa drugie miejsce. Także są tutaj moi znajomi, z którymi jeździliśmy na rowerach. I przy tej okazji też zrobiliśmy przejażdżkę rowerową drogą Świętego Jakuba. Zaraz następnego dnia, 11 sierpnia, mieliśmy też spotkanie z panią Dorotą Sys, zarówno w Zamysłowie, jak i w Piekowej, gdzie ona opowiadała o drodze Świętego Jakuba. Tutaj na dole pojawia się wizerunek stempla. W każdej miejscowości na wschowskim odcinku znajdują się skrzyneczki ze stemplami i właśnie to jest stempel z Zamysłowa. Można sobie zbierać do paszportów. 31 sierpnia to już inicjatywa Kasi. Spektakl teatralny w Parku Herbergera, na co ci to było. Piękna pogoda, także wypisała frekwencja. 2 września, tutaj Marta bardzo walczyła o to i powiem szczerze, że piękna jest w tej okazji. Marta walczyła jako stowarzyszenie Czesart, ale oczywiście pani Basia Radajewska podzieliła się swoimi materiałami. Marta mówiła, że szkoda tych materiałów po prostu nie wyeksponować. I tu pała, chociaż 9 września mieliśmy inaugurację EDD, także kosztowało to dużo wysiłku, ale zachęcam Państwa, jest piękna jednodniówka. Materiały właśnie zgromadzone w dużej mierze przez panią Basię Radajewską zostały tutaj i ze środków stowarzyszenia właśnie, z naszych własnych bez dotacji. To jest ta jednodniówka. To są też inne materiały, które nam się udało w tym roku po prostu wydać w funduszy, które uzyskaliśmy. 6 września wybrałyśmy się w trójkę na konferencję prasową, gdzie pani Marta Małgus i pan Gierkowski, dyrektor, zaproszali na EDD do Wschowy. W dolnym narożniku widać materiały promocyjne, którymi mogliśmy się pochwalić właśnie w Warszawie. Ja na tę okoliczność uszyłam sobie taki specjalny strój, on jest inspirowany, bo tak nie wszyscy Boga rozpoznają, on jest inspirowany Bukowcem Górnym, dlatego że moja babcia pochodzi z Bukowca Górnego. Część takiego stroju nawet gdzieś tam u nas w domu się przebierała. Troszkę go zmodyfikowałam, ale uznałam, że skoro Bukowiec należał do ziemi wschowskiej, to jak najbardziej pasuje tutaj do Wschowu.
7 września mieliśmy ogólnopolską inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschodzie. To była duża impreza, tam się bardzo dużo działo. Myślę, że w prasie tyle było informacji, że na temat tego dnia nie będę tutaj dużo mówić, ale pozwoliłam sobie na pierwszym planie wysunąć osobę, która jest sprawczynią tego, że taka impreza miała miejsce we Wschodzie. To są też nasze materiały. Bardzo dużo materiałów udało nam się w tym roku wydać, właśnie między innymi dlatego, że taka impreza odbyła się we Wschodzie. Dostaliśmy na nią dofinansowanie dość spore, także dużo udało nam się z tego tytułu zdziałać. Pojawiły się wspaniałe pierniczki. To jest taki troszeczkę pomysł zaciągnięty z Lwowa. Bardzo mi się podobał, bo w Lwowie jest taka ciastkarnia i można sobie właśnie kupić zabytek z jakimś zabytkowym budynkiem z Lwowa. I tutaj nasza pracownia wschowska podjęła się tego wyzwania i takie pierniczki się ukazały. Powiem szczerze, że w Narodowym Instytucie Dziedzictwa pierniczki wschowskie zdobią tylko każdego pracownika NIDU. Bo tak się bardzo spodobały, że jesteśmy też dumne. Jest też pokazany tutaj kalendarz, dla nas bardzo ważny, dlatego że w tym kalendarzu są zdjęcia obiektów, które zostały w ostatnim czasie odrestaurowane i są to przykłady naprawdę dobrych praktyk, z których jesteśmy tutaj jako Wschód bardzo dumni. 8 września, to jest drugi dzień Ededy, poszliśmy pieszo do Przyczyny Górnej. Tam jest wspaniały kościół z zachowanymi freskami i po prostu na tę okoliczność go otwarliśmy. Był wykład. Pani Basia Radajewska też włączyła się w nasz projekt. Także było bardzo ciekawie. Wiele osób przyjechało z zewnątrz, bo ten zabytek jest rzadko otwierany. Tutaj pokazuję drogowskazy, które pojawiają się w najbliższym czasie. Mamy wszystkie pozwolenia. Są już w realizacji, także do końca roku one się zaczną pojawiać. W pierwszej kolejności pojawią się osoby jesieni, dlatego że tam mogą liczyć naprawdę na duże wsparcie. Nie ukrywam, że wsparcie w każdym projekcie jest bardzo potrzebne, więc jeżeli mamy dobrą atmosferę, to tam właśnie działamy. Tu jest właśnie wnętrze kościoła pod wezwaniem świętego Jerzego. W Przyczynie Górnej jest też skrzyneczka i jest wizerunek świętego Jerzego na koniu. Tak wyglądają skrzyneczki. Jest na niej pani Janina Grzyb, która własnoręcznie skrzyneczki ozdobiła muszlami i naszym logo. I taka skrzyneczka stoi w każdej miejscowości na szlaku w powiecie wschowskim. Tutaj na dole są pokazane te karty pielgrzyma, także można się troszeczkę zabawić i wybrać czy rowerem, czy pieszo z dziećmi, pozbierać piękne ozdoby wstępne. 14 września też dalsze obchody Edyty i mamy tutaj warsztaty origami, które odbyły się w przestrzeni przy naszym japońskim drewnianym domku. Z tej okazji też powstała tablica upamiętniająca historię związaną z Białym Domkiem. Zachęcam też do zabrania ze sobą pięknych folderów, które mówią o stolarce drewnianej we Wschowie. W tym samym dniu był jeszcze spacer po nieoczywistej Wschowie. 14 września też wieczorem spektakl Dandy. Tutaj właśnie na dziedzińcu Zamku Królewskiego 18 września mieliśmy kolejną prolekcję filmu w osobie sieni. Tutaj jest tablica, która pokazuje właśnie związek między innymi Bukówca Brenna, z którego pochodzę, z ziemią wschowską. Jest historyczna ziemia wschowska przedstawiona na mapie. Tekst jest przetłumaczony na 2 języki. Bo tak idziemy w tym kierunku, żeby nasze materiały też tłumaczyć na obce języki, dlatego folder Sowa na drodze świętego Jakuba też ukazał się w wersji angielskiej i niemieckiej. 22 września mieliśmy jeszcze spacer Światami Orientu po Wschowie. 28 września byliśmy w Wyszanowie na odlotowej jeździe. To są też materiały reklamowe. 24-5 października konferencja naukowa Dziecko na pokoleniu wielkopolsko-śląskim. To jest już też od 12 lat na to projekt realizowany, 12? Tak, Marta jest szefem projektu.
19 listopada mieliśmy przyjemność odebrać panu tutaj wyróżnienie dla naszego stowarzyszenia za nasz wkład i udział w organizacji EDD. 28 listopada brałyśmy udział w międzynarodowej konferencji wolontariatu dla dziedzictwa działania wspólnie w Europie. Dużo kontaktów, dużo inspiracji, ciekawe spotkania międzynarodowe. Dzisiaj, 8 grudzień, nasze spotkanie. I w tym roku czeka nas jeszcze książka konferencyjna o Andreasie Gryfiusie. Tak pięknie się tutaj składa, bo w tym roku otwarty został Teatr Miejski w Głogowie imieniem Andreasa Gryfiusa. Nie byłoby tych działań, gdyby nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na nasze działania. Ja to przedstawiłam w formie wykresu. Tak to wygląda. Najwięcej w tym roku otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Dziedzictwa właśnie na inaugurację EDD, ale mamy też inne sposoby dofinansowania. Chcieliśmy też pokazać, że jaki jest udział właśnie miasta i gminy Wschowo w finansowaniu naszych działań. Także widzicie Państwo, że bardzo się staramy, żeby nasze działania były dofinansowane ze środków zewnętrznych. Szukamy bardzo dużo różnych projektów, różnych możliwości dofinansowań. Nie jesteśmy bierne. Także zachęcamy też do współpracy, do działania razem z nami. To jest tylko część naszych projektów. Może ktoś się czymś zainspiruje, będzie chciał nas wzbogacić, to chętnie przyjmiemy. Przedstawiam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jestem szczerze wzruszona, bo nie zdawałam sobie sprawy, ile rzeczy zrobiłyśmy w tym roku. Proszę o chwilkę. No, dziękuję, Magdo. To jest coś niezwykłego. Państwo nas znają i wiecie, że my wszyscy, i kobiety, i mężczyźni w tym stowarzyszeniu, jesteśmy niezłomni i nie poddajemy się, chociażby różne były czasy, ale naprawdę proszę mi wierzyć, Państwo są tymi skrzydłami dla nas. Bo gdy dostajemy w bok z jednej strony, dostajemy w bok z drugiej strony, lub gdy idzie informacja o jakimś obniżeniu dofinansowań czy jakichkolwiek innych formach, my naprawdę bardzo mocno wtedy stoimy w takim punkcie zastanowienia się, czy warto robić dalej. I dzisiejszy dzień jest takim przykładem, dowodem na to, że naprawdę warto. Także ja w imieniu wszystkich członków bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przepraszam za wzruszenie, rzadko się wzruszam, ale to jest, Magda to podsumowała. To są jeszcze kroniki Bernardynów, które Marta walczyła. To są i ojca Ojcego, który też jest naszym członkiem. To są kolorowanki wydane przez nas, a praca Joanny Hand Zielonej Góry. To są kubki, to są pendrive'y, to są naprawdę różne, można na stole wszystko zostało zaprezentowane, ale to są też setki rozmów z Państwem, telefony. Wielkie straty, jak odejście pani Marty ze Wschowy i pana Dariusza Czpojderaka, który bardzo przeżywamy i nie potrafimy się z tym pogodzić do dnia dzisiejszego. Gdzie straty? W sensie takim, że oni z nami zostają, ja wiem, że nam pomogą. Pan Dariusz oferował się, że wschowskie ulice będą dalej, pani Marta mieszka we Wschowie i będzie z nami, ale Państwo rozumieją, co mam na myśli, mówiąc o stracie. Także bardzo, bardzo dziękuję. I teraz pozwolę sobie, żeby nie rozkwilić się do tej części już najważniejszej, czyli nagradzamy naszych laureatów. Dobrze? Też dziękuję, kłaniam się Państwu nisko. Teraz wręczymy nagrodę. Najpierw nagrodzimy naszych 16 laureatów tegorocznej edycji Kadry Przeszłości, a były to osoby, za które bardzo dziękuję, za ważne fotografie. Pan Robert Augustyniak, nie wiem, czy jest przedstawiciel. Jeżeli nie ma, przepraszamy. Pan Robert pracuje za granicą, więc prawdopodobnie nie mógł przyjechać. Odłożymy torbę gdzieś na bok. Członkowie stowarzyszenia mi pomogą w wręczaniu nagród. Pani Joanna Bruchal. Nie ma, wręczymy. Pan Marek Chwistek. Wiem, że jest, przynajmniej był. Czyżby udał się na przysłowiową kawę? Dobrze, wręczymy później. Pan Zygmunt Gołecki, który od wielu lat jest z nami i dzieli się wspomnieniami. Dziękuję, na pana nagroda. Dziękuję panu Zygmuntowi.
Panie Zygmuncie, tam jest też naprawiona moja pomyłka z zeszłego roku i jest również podziękowanie za ubiegły rok. Pani Haliny Dobrońskiej nie ma z nami, ale jest z nami pan Witold Jóźwiewicz. Zapraszamy do odebrania nagrody. Panie Witoldzie, zapraszam. Gratuluję zwycięstwa, bo wszyscy jesteście zwycięzcami. Nagrody dadzą moje koleżanki, wspaniałe, za które dziękuję, że w ogóle są z nami. Kolejną osobą pani Renata Kokocińska, która podzieliła się z nami wspaniałymi wspomnieniami. Dziękuję. Jest też początek tej historii, bo wiem, że są zbiory piękne. Gratuluję. Proszę. Kolejną osobą, ta długo się przekonywała do tego, aby podzielić się wspomnieniami, jest pan Roman Król. Wiem, że jest małżonka pani Joanna Król. Zapraszamy do odebrania nagrody za męża. Dziękuję. Proszę pozdrowić. Dziękuję. Kolejną osobą, która zrobiła na sam koniec niespodziankę ogromną, to jest pani Lucyna Omierczyńska. Bardzo dziękuję. To jest ta cukrownia, wnętrze cukrowni między innymi. Dziękuję. Zdjęcia pani Lucyna też dała pierwsze basenu miejskiego z lat 40. zaraz po wojnie. Dziękujemy pani Lucyno bardzo. Nie ma tutaj z nami pana Stefana Potrawiaka, który przesłał zdjęcie Stanów Zjednoczonych, ale przekażemy również i wyślemy za ocean. No i nasza pani Krystyna Bruchniewska, która rokrocznie obdarza nas cudownymi historiami. Jest nieobecny, to wiem. Pani Angelika Drzewicz. Temu
poświęcimy oddzielny w ogóle kiedyś projekt, ponieważ dzieci w parze trafiły do Dominika. To jest coś niesamowitego. Na zdjęciach, gdzie są dzieci, które tutaj pan Zygmunt Gałecki nam też się nam dzielił, to są niezwykłe ujęcia, gdzie widać miłość po prostu. Nie tylko oczywiście do tych osób, do głównie bohaterowie, ale też do tła i nasze ogródki jordanowskie, które bardzo ładnie funkcjonowały w przestrzeni miejskiej, a dzisiaj zanikają. Tak? W 2021 będziemy wydawać tom pokonferencyjny Dziecko na Ziemi Wschodzkiej. Proponuję od razu dołączyć, żeby albumik z dziećmi właśnie... Ja już się tym zajmę. Dobrze. Masz to warto jako banku. Kolejną osobą to jest pan Marian Dudek. Zapraszam osobę, którą reprezentuję, bo wiem, że pan Marian nie przyjechał. Dziękuję ślicznie. Trudno to było złapać. Pani Grażynku jest nieuchwytny. Także gratuluję, dziękuję. Ale dziękuję, oddzielnie się wspomnę. Pan Zbigniew Gąsiorek jest nieobecny. Pani Alicja Juskowiak? Nie ma, to jest to zdjęcie kina pierwsze w naszej kolekcji. Pan Wiesław Głosowski? Nieobecny. Ale to jest nie ta osoba, o której było tutaj wspomniane, który zakładał czy prowadził ten klub krótkofalowców we Wschowie. Pani Wanda Kopeć, wiem, że jest z nami. Dziękuję pani Wando. Pierwsze z polskich bliźniaczki. Proszę wziąć dwa brata Wiesława również, dobrze? Kosowskiego. Pani Wanda, weźmie pani na pana Wiesława, dobrze? Dobrze, dziękuję ślicznie. Pani Ewa Kuczkowiak, wiem, że jest dzisiaj nieobecna, ale państwo Maćkowiak, nie wiem, czy są reprezentanci. Swojego, w pewnej edycji dali również około 100 fotografii, gdzie była Wschowa w wspaniałym kadrze, to między innymi Aleja właśnie księdza Rogalińskiego. Nie ma z nami przedstawiciela pani Magdaleny Kłucza, której chcieliśmy podziękować na jej ręce złożyć nagrodę, ale przekażemy. Pani Teresa Motocha? Nie ma. Państwo na stronie są nieobecni. Pan Henryk Przewłocki, zapraszam serdecznie. Pana radnego prawnika. Zapraszamy, zapraszamy. Tu wiem, że nie skończy się historia na pewno dzisiaj. Będziemy z sobą współpracować przez wiele, wiele lat. Pani Zdrówko dopisała. Dziękuję. Dziękuję. Wzajemnie. Zapraszam pana Zdzisława Rygusika. Tutaj ten pan ma duże sukiety. Pan na pewno musi otworzyć. Pani Zdzisław, zawsze dobre słowo i ciekawe uwagi, także bardzo dziękuję. I dzisiaj skromny upominek. Proszę nie przegapić konkursu w przyszłym roku. Pani Grażyna Staniszewska. Nie wiem, czy udało jej się dotrzeć, bo nie udało się. I zbiorę państwa struzi, które wzbogaciły pierwsze edycje konkursu. Także dziękuję bardzo za podróżę. My się lubimy dzielić z ludźmi wszystkim, co dobre, więc dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy jest pan Marcin Tomaszewski z nami? Nie, bo ma małe dzieci i to są sytuacje. Panu Aleksandrowi Trogiszowi wyślemy, to jak nie wiem, czy państwo pamiętają, to była osoba, która pradziadkowie mieli tutaj zakład, sprzedawali pocztówki, mieli taką księgarnię na Westerplatte i on znalazł nas właśnie przez internet. I ostatnim naszym laureatem był pan Przemysław Wojciech, nie wiem, czy dotrwał do końca. Dziękujemy, podzielić się z panami też zdjęciami. Od pana Przemysława, to była jego babcia czy ciocia. A to, o proszę, to gratuluję. I to było zdjęcie kartonikowe. Pierwsze takie zdjęcie w naszym konkursie i to właśnie Przemysława Wojciecha. Przepraszam, bo ja coś tutaj tak... dziękuję. Jak mogłabym, przepraszam. Pani Mario, pani Maria Trybuchowska. Przepraszam. Zapraszam po odebranie małego upominku. Dziękuję i proszę otworzyć tą dla nas szufladę, pani Mario. No właśnie, my chętnie zgłosimy się dzięki dofinansowaniu. Mamy skanery, mamy sprzęt, że możemy
te zdjęcia szybko. Tutaj zawsze się wspieramy jako członkowie stowarzyszenia. Jak tu coś ucieknie, to inna dopowie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze chciałam pan Zbigniew Falkowski zabrać ostatnie słowo, także zaraz oddam mu mikrofon. Chciałam powiedzieć parę słów na pożegnanie, bo już kończymy nasze spotkanie. Proszę na kable tego uważać, bo tutaj nie są, nie ma BHP w tym miejscu. Proszę, oddaję głos. Proszę Państwa, jeszcze raz tak szybko. Teraz jestem bardziej wyluzowany. Jest taka moda w tej chwili na lans, chciałbym się nawet podlansować, bo po prostu generalnie zajmuję się tak prywatnie zupełnie czymś, co sam sobie nazywam tworzeniem dla siebie. Ja piszę poezję, będę chciał wydać, piszę, no już napisałem właściwie na pewno powieść, która w dużej części jest osadzona we wschodzie, będę chciał to też wydać, rysuję, maluję i rzeźbię. Wspomóc jak najbardziej, ale przede wszystkim zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami. Tu Państwa wspomniała Magda. Marta bardzo walczyła o folder, tutaj Państwo mogą go odebrać, on jest bezpłatnie przez drzwi do. To jest taki początek kolejnego pomysłu, który pragniemy zrealizować w przyszłym roku, prawda Marto? Chcielibyśmy przepleć historię o małej architekturze Państwa wspomnieniami. Także, czyli mamy dom, mamy architekturę drzwi, mamy elewacje ozdobne, jakieś fragmenty, jakieś mozaiki i są w nim ludzie. A jak są ludzie, to jest ich historia. Także zapraszamy do tego, aby spisać, bo na pewno coś w przyszłym roku wokół tego tematu będzie się działo. I pana Dariusza Czwojdraka chciałam też poprosić, aby odebrał ode mnie osobiście pierwszą i drugą część albumu, ponieważ to jest mój mistrz, który naprawdę bardzo jest na mnie łagodny, cierpliwy i chciałabym mu wręczyć osobiście do zadania. Do częstowania się, można kupić sobie swój tester. Do zobaczenia. Dziękuję.